Siemaneczko widzowie, z tej strony Kaczorin Lizak. Dzisiaj, w dzisiejszym odcineczku to jest pierwszy odcinek z Kaczminowa i w tym odcineczku zapoznam was z całą wioską i z założycielem tej wioski. Tak się składa, że on też nagrywa, więc zobaczymy, czy będzie chciał się z wami zapoznać, ale to zobaczymy za chwilę. Na razie oprowadzę was po wiosce. No zobacz. To jest mój domek, nie ma szyb, wiem, jeszcze nie zrobiłam, nie mam szyb po prostu na razie i mi się nie chce iść po piasek, ale tak na razie wygląda ten domek i tutaj mamy takie centrum Kaczminowa, tutaj mamy, jak widzicie, stół wigilijny. Serdecznie was zapraszam na odcinki na kanale Gimon Minecraft. Tam jest mnóstwo odcinków z Kaczminowa, bardzo śmiesznych, niektóre są bardzo ciekawe, więc serdecznie zapraszam, ale po tym odcinku, żeby nie było, po tym odcineczku. Tutaj, no i z Wigilią były bardzo śmieszne historie, więc serdecznie was zapraszam, bo ten stół skrywa wiele pięknych chwil. No dobrze, ale już wystarczy. Tutaj też jest mój dom. Niego się już wyprowadzam, ale jeszcze się do końca nie wyprowadziłam, bo... Wow, ty! Też nagrywam odcinek. Co wie? Okej. Okay. Więc widzowie, jednak będziemy szukać teraz Gimona. Zobaczmy, co on tutaj buduje. Oczywiście. Teraz nie. Zanim co zobaczycie, to wbijcie na zapis live'a Gimona, gdzie budował to. Na jego odcinek, gdzie to odbudował, zanim to zobaczycie. Okej, jak już zobaczyliście odcineczek, to teraz mogę was tutaj wpuścić. Buduję tutaj. Powiedz mi, co tu budujesz. Bo na... Powiedz, jak widzę. O właśnie! Gimon też nagrywa, więc wbijajcie na jego kanał Gimon Minecraft. No i tak. No to przywitajmy się z widzami. Siema widzowie Gimona i moi. Dobra, siema widzowie, jak widzicie, Gimon się z wami tutaj wita. Ja idę nagrywać. No to tak, ja was tutaj oprowadzę dalej. Właśnie jesteśmy w domku Gimona, on tutaj buduje swój magazyn. Tutaj, oj, w domku jego jest taki mały od właśnie kowala, ale jest git. Wszystko, co potrzebne, się w nim mieści, więc jest git ten dom. No i tak. Tutaj jest domek kokosa. Takiego, no. On też ma swój kanał. Wszystkie kanały wam wrzucę do opisu. Więc sobie tam wbijcie i wbijcie na Discord Kaczątka Gimona. Reklamy nie będzie, bo mi się nie chce robić. Na razie. Obiecuję wam na wszystkie na świecie kaczki, że do końca stycznia reklama będzie zrobiona. Obiecuję na wszystkie kaczki, że do końca stycznia reklama Discorda będzie zrobiona.
A na razie nie ma reklamy, ale wbijcie na Discorda, też macie link w opisie, Kaczątka Gimena. Naprawdę zapraszam, jest otwarta rekrutacja, nie wiem do kiedy, chyba do końca roku, ale zobaczymy. Raczej to wrzucę albo dzień przed Sylwestrem, albo w Sylwestra, bo nagrywam to właśnie dzień przed Sylwestrem. Chociaż w Sylwestra nie mam czasu, to może nawet dzisiaj to wrzucę. Obiecuję wam, reklama Discorda będzie zrobiona i w ogóle tak wszystko. No to tak, tu jest dom kokosa, tutaj mamy farmę drzew dębowych, tu mamy farmę drzew świerkowych i tak, idziemy dalej, zostawcie przy okazji suba, łapkę w górę i ogólnie zostawcie i jeszcze dzwoneczek zostawcie. Żeby kaczki się cieszyły. Tak. Aha, żeby kaczki się cieszyły. No. I żeby dostawać powiadomienia z kolejnych moich kozackich odcineczków. No a tak. Tutaj mamy stoisko Gimona. On tutaj sprzedaje jedzonko z jego farmy. On tutaj ma swoją farmę. O ty szkielecie, co tutaj zawadzasz farmę? Tutaj nam zawadza jakiś szkielet farmę. No to tak, tu jest też farma Gimona. Tutaj jest wiatrak. Ten wiatrak nie buduje Gimon, tylko kłartek. Zaraz wam pokażę jego domek. I tak. Ogólnie, jak nie pokazuję wam niektórych domków z wioski, to dlatego, że one po prostu są niezamieszkane, są po prostu puste. No ty szkielecie, jak ja zaraz ciebie zabiję, dobra. Tutaj mamy domek kwartka, on jeszcze go buduje, ten domek. Ale jak widzicie, ładny jest. Co to jest? Zniszczmy to. Jest ładny, no nie powiecie, że nie, bo jest bardzo ładny. I ma tu swoją żabę Bogdana. Bogdan jest fajny. Na jego kanał też was serdecznie zapraszam. Wszystkie kanały macie w linku. Macie wszystkie kanały w opisie. Więc serdecznie was na te wszystkie kanały zapraszam. I tak, to w sumie jest nasza cała wioska. I jeżeli chcecie więcej odcinków z Kaczminowa, to piszcie w komentarzach. Ja się z wami w sumie żegnam, bo już nie ma nic co robić w tym odcinku, więc ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcineczku. Na razie!